Jeśli prowadzisz firmę B2B i chcesz dołożyć SEO do lejka sprzedażowego swojej firmy, to w tym materiale podrzucę Ci, przedstawię Ci kilka pomysłów na to, jak wykorzystać ruch organiczny w Google, aby zwiększyć ilość leadów, i zarazem opowiem Ci, jak pozyskiwać ten właściwy ruch, który ma przyprowadzić do Twojej firmy świadomego konsumenta, a nie tego, który będzie pytał, a co można Wam zlecić, a konkurencja to ma taniej, i tym podobne historie. Jeśli prowadzisz firmę B2B, to zwyczajowo chciałbyś mieć do czynienia z tak zwanym wygrzanym względnie wstępnie leadem, który dopasowuje się wejściowo do oferty Twojej firmy, a nie leadem, który wymaga przepracowania 15 roboczogodzin na mailu, 10 calli Twoich lub Twojego handlowca, i bardzo dobrze to rozumiem. Dlatego musisz wiedzieć, że pozyskiwanie wysokokalorycznego ruchu z wyników organicznych w Google w B2B wymaga nieco większego skupienia i przepracowania pewnych scenariuszy, bo w przypadku takiej sprzedaży takiej typowej, powtarzalnych produktów w B2C, na samym starcie wystarczy w zasadzie na ślepo tłuc frazami, aby sprzedawać w skali przy większej lub mniejszej konwersji, a potem to się jakoś tam poukłada. Ale w B2B nie chcesz przypadkowego ruchu, który po pierwsze będzie obciążał Ciebie lub Twój dział handlowy, a po drugie przy okazji zanieczyszczał analitykę, bo kiedy przyjdzie to wszystko policzyć, to dobrze, żeby w Twoim Google Analytics był ruch, jaki jest rzeczywiście reprezentatywny dla Twojego biznesu, a nie ruch przelotowy, bo w oparciu o ten ruch będziesz z czasem podejmował takie lub inne decyzje biznesowe, na przykład modyfikował ofertę, decydował o zakupie dodatkowego ruchu z innych kanałów, modyfikacjach procesu zakupowego, UX-a, UI-a itd. Problem pierwszy: mamy mało ruchu, chcemy dużo ruchu. W B2B potrzebujesz właściwego ruchu, a nie ruchu pochodzącego z zapytań o frazy generyczne, czyli tego, którego jest wyjątkowo dużo w Google. Frazy generyczne to te, które nie wyrażają rzeczywistej intencji użytkownika, i przykładem niech będzie fraza agencja reklamowa, strony internetowe albo aplikacja Android. To jest, nie wiesz tak doprawdy, jaką intencję miała osoba wpisująca zapytanie aplikację Android do wyszukiwarki, czy ma z nią problem, czy nie, czy chcą ją zlecić, a może zainstalować, a może po prostu pobrać. Oczywiście dobrze byłoby mieć dużo właściwego ruchu, ale lepiej obsłużyć 100 fraz dłuższych z longtaila, składających się z 3-4 słów, niż 10 generycznych. Wiesz, wśród SEO-owców krąży takie stare powiedzenie, że bycie w top 10 w wynikach organicznych na króciutkie zapytanie o olbrzymim wolumenie zapytań, czyli pozycjonowanie albo po prostu pozycjonowanie stron, nie sprzedaje dobrych umów na to pozycjonowanie. Albo po prostu dowozi lidy, które są wyjątkowo trudne do obsłużenia, bo zapytania z takiej frazy są na tyle ogólne, że skonwertowanie ich na rekurencyjnie płacącego klienta, który wpisuje się do modelu biznesowego, modelu rozliczeniowego agencji, marżowości i usług, jest trudne, bo jest to na tyle mało precyzyjna fraza, a zarazem na tyle trudna do zrobienia, że na tym etapie budowy lejka sprzedażowego wpada z niej mnóstwo tak zwanych niewygrzanych zapytań od osób, które zwyczajowo nie orientują się co do tego, czym to pozycjonowanie tak doprawdy jest, czym różnią się kosztowo, modelowo pozycjonowanie w wynikach organicznych w Google od zakupu powierzchni w Google Ads, jaką rolę to SEO pełni w budowie ich lejków sprzedażowych, a często tego typu zapytania wpisują osoby, które nie mają tego lejka w ogóle zbudowanego i im te procesy wchodzące w skład szeroko pojętego pozycjonowania trudno zrozumieć. Jest to po prostu klient, który poszukuje i jest dość mocno oddalony od świadomych zakupów, więc handlowiec, sprzedawca musiałby się sporo nagimnastykować w obróbce takiego leada. Rozwiązanie tego problemu. Jeśli prowadzisz firmę w B2B, to szukaj zapytań do wyszukiwarki o Twoje produkty lub usługi, które mają niskie wolumeny zapytań, o tak zwanego longtaila. Longtail to zapytania składające się z 3, 4, nawet 5 słów i więcej, i są to zapytania, które bardzo dobrze odzwierciedlają intencje zakupowe klientów. Wobec tego w przypadku B2B lepiej pozyskiwać 50 potencjalnych użytkowników miesięcznie z łatwiejszego zarazem do wypozycjonowania zapytania, na przykład aplikacja Android 8 Software House, niż z króciutkiego zapytania aplikacja Android. W efekcie do firmy wchodzą zapytania od wstępnie wyselekcjonowanej grupy potencjalnych klientów. W przypadku longtaila po stronie organizacji firmy B2B co prawda rosną koszty pozorne, koszty budowy treści, a dlaczego to pozorne, to za chwilę wyjaśnię, bo jeśli mamy do wypozycjonowania 30 różnych widoków z ofertą zamiast 3, a zwyczajowo tak to wygląda, to jest firmy w B2B miewają tak złożoną ofertę i procesy wokół niej, że nierzadko decydują się na prowadzenie jednostronicowej strony firmowej, czyli one page'a, landing page'a,
to jednak przyjmij za zasadę, że rozdrobnienie swojej oferty na kilka, kilkanaście, być może kilkadziesiąt pomniejszych widoków ofertowych to absolutny must have w tej branży. Dlaczego to pozorny koszt? Ponieważ no, wyniki z tytułu dobrze zredagowanego, zoptymalizowanego kontentu podzielonego na wiele różnych widoków ofertowych da co prawdopodobne znacznie lepsze łącznie wyniki, większy ruch niż próba wypozycjonowania się na tak zwany krótki ogon, bo ta strategia zakłada konieczność pozyskiwania bardzo dużej ilości mocnych linków zewnętrznych, a dodając do tego fakt, że no, pozyskiwanie leadów od bliżej nieokreślonego profilu klienta ma prawo nie być w fokusie firmy, organizacji. Świetnym przykładem na to, w jaki sposób powinieneś myśleć o doborze fraz, może być ten wykres. Spójrz, na osi X mamy oznaczoną złożoność zapytania, od lewej zapytania krótkie, jednohasłowe, po prawo coraz bardziej złożone, czyli long tail. Powiedzmy frazy złożone z 3, 4, 5 słów. Na wykresie oznaczyłem jednocześnie świadomość kliencką, im krótsze hasło, tym niższa, im dłuższe, tym wyższa. Bo jak ktoś wpisuje aplikacja Android, to tak jak wcześniej rozmawialiśmy, nie wiemy co doprawdy miał na myśli. Więc pytanie, czy gra o taką frazę jest w ogóle warta świeczki, a pewnie nie. Z kolei na osi Y mamy wolumen, czyli ilość zapytań do wyszukiwarki. Ona koreluje z trudnością, a co za tym idzie kosztami pozyskiwania tego ruchu, bo wypozycjonowanie się na zapytanie aplikacja Android będzie znacznie bardziej kapitałochłonne, zasobochłonne od pozycjonowania się na po prostu aplikacja Android 10 Software House. I chciałbym, abyś w ten sposób myślał o doborze fraz dla swojego biznesu B2B. Im krótsze frazy, tym potencjalnie dowożące więcej ruchu, ale też znacznie bardziej kosztowne i niespecjalnie korelujące ze świadomością klienta, celami firmy i potencjalnie konwersją, sprzedażą. I odwrotnie, im zapytanie do wyszukiwarki jest bardziej złożone, tym z tego pojedynczego zapytania ściągniesz co prawda mniej ruchu, ale niższym kosztem i przy mocno uszczelnionym profilu klienta, który tak naprawdę wie czego chce i jest potencjalnie bardzo blisko transakcji sprzedażowej. Przypomnę, że o tym jak wyszukiwać fraz dla swojego biznesu wysłuchasz w materiale na naszym blogu i kanale i podcaście pod tytułem Jak sprawdzić popularność frazy w Google. Problem drugi, chcemy sprzedawać innowacyjne usługi i produkty. Kiedy planowałem treść tego materiału, w głowie miałem kilka różnych usług produktowych i klienckich w B2B, których agencyjnie ostatecznie nie podjęliśmy się, to znaczy odpuściliśmy je na etapie negocjacji i ofertowania. Musisz wiedzieć, że wyszukiwarki, i to niezależnie od tego, czy chcesz pozyskiwać więcej ruchu organicznego z SEO, czy chcesz go kupować od Google w formie Google Ads, wyszukiwarki najlepiej sprzedają łatwo powtarzalne produkty i usługi. To jest takie, które istnieją na rynku, mają jakąś adaptację, a co za tym idzie, są najzwyczajniej w świecie wyszukiwane przez Twoich potencjalnych klientów. Podam teraz przykład, który wymyśliłem na potrzeby tej publikacji, aby nikogo nie naprowadzać na firmę, o której rzeczywiście będę mówił, ale ten przykład będzie w zupełności reprezentatywny dla naszego problemu. Wyobraź sobie firmę sprzątającą B2B, która ma w ofercie wyłącznie sprzątanie den jezior słodkowodnych przy współpracy z płetwonurkami. Z pozoru niby firma sprzątająca, ale jednak na tyle sfokusowana na jednym innowacyjnym rodzaju swojej usługi, że w zasadzie nie ma ani jednego zapytania do wyszukiwarki, które korelowałoby z ofertą firmy, bo co jasne, nikt nie szuka firm sprzątających dna jezior słodkowodnych, bo może i jest to przedmiotowa usługa, której rynek rzeczywiście potrzebuje, ale nie wie jej o jej istnieniu i nie ma ssania ze strony wyszukiwarek. A próba pozyskiwania ruchu z zapytań ogólnych, generycznych, na przykład po prostu firma sprzątająca i próba zbudowania świadomości istnienia usługi sprzątania den jezior słodkowodnych będzie wysoce nieefektywna i prawdopodobnie przy zerowym poziomie sprzedaży. Rozwiązaniem tego problemu jest po prostu odłożenie sobie wyszukiwarek na tym etapie rozwoju. No, niestety, jeśli firma ma na tyle innowacyjny produkt lub usługę, musi najpierw stworzyć ten rynek, na przykład mediami atelowymi, radiem, telewizją, cokolwiek, aby dopiero później móc temu rynkowi coś sprzedać przez wyszukiwarki. To wyzwanie nie dotyczy tylko i wyłącznie firm B2B, bo i w B2C jest całe mnóstwo produktów na tyle odbiegających od typowej oferty rynkowej, że wyszukiwarki będą pełniły tutaj tylko reaktywnie funkcję dotarcia do osób, jakie w innym kanale zapoznały się z propozycją i wartościami rynkowymi firmy, głównie odpowiadając na zapytania brandowe, czyli zapytania o nazwę marki. I tutaj świetnym przykładem może być oferta agencji SEO. My w naszej ofercie mamy na przykład analizę Content Gap i jeśli sprawdzilibyśmy wolumen zapytań na polskim rynku o analizę Content Gap, to
uwierz, że nie ma ani jednego zapytania do wyszukiwarki o ten rodzaj usługi, ponieważ jest to składowa szerszej oferty rynkowej firmy, agencji SEO, wchodzącej w skład strategii, czy też pozycjonowania jako takiego. Agencja SEO podejmuje się takich analiz content gap, ale właściciele e-commerce czy właściciele firm nie muszą i nie wiedzą przedmiotowo, czym ta analiza content gap jest. Wobec tego nie ma szans na sprzedaż analizy content gap dużym wolumenem transakcyjnym. To, co można zrobić, to wyeksponować analizę content gap w architekturze informacji, licząc, że osoba zainteresowana SEO zwróci też uwagę na ten proces. Analogicznie w przypadku Twojej firmy, jeśli istnieje jakaś nadrzędna usługa lub produkt, która jest chętnie wpisywana do wyszukiwarek, to zawsze możesz pozyskiwać ruch do nich, aby wprowadzić potencjalnego klienta w customer journey i interfejsem, oprawą graficzną, UX-em, UI-em próbować ściągnąć go na bardziej szczegółową ofertę i zbudować też jego świadomość istnienia innej propozycji rynkowej. Problem, o którym mówię, jest bardzo charakterystyczny też dla startupów działających w modelach SaaS-owych, B2B. Mówię o startupach, które technologicznie budują zupełnie inne produkty i tworzą nowe rynki. Jeśli pomyślisz na przykład o Brand24 Michała Sadowskiego, to w chwili, kiedy Michał startował z tą marką, po stronie wyszukiwarek nie było absolutnie żadnego ssania. To jest, nikt nie wpisywał w 2011 roku frazy monitoring internetu do Google, ponieważ w Polsce świadomość istnienia tego typu narzędzia, że można obserwować to, co na temat ciebie i twojej firmy, marki, ludzie wpisują do internetu, no, nie istniała i wciąż, mimo że od premier minęła już dekada, to zwróć uwagę na wolumen zapytań o tego rodzaju usługę, produkt do wyszukiwarki. Na topowe zapytania o monitorowanie, monitoring mediów, internetu, Brand24 ma kilka tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie, przy czym zwróć uwagę, że samo zapytanie o samą frazę Brand24 tylko na polskim rynku odnotowuje już 6500 zapytań miesięcznie, wielokrotnie więcej. Czyli świadomość samej marki, która jest kierowana do dość specyficznie zawężonej biznesowo grupy docelowej, jest wyższa niż wydawałoby się najlepiej dopasowana biznesowo fraza sprzedażowa. Chcę to raz jeszcze podkreślić, po 10 latach zainteresowanie pochodnymi zapytań wokół monitoring internetów, mediów jest niska i wyszukiwarką Michał nigdy tego rynku nie stworzył i by go po prostu nie obsłużył. I czy to oznacza, że wyszukiwarki w kontekście tego typu biznesów są totalnie bezużyteczne? Absolutnie nie, ponieważ Brand24 jako domena ma całkiem spory zasięg organiczny jednak, ale jest on zbudowany wokół kontentu blogpostowego, który zwiększa świadomość marki, jest miejscem, w jakim użytkownicy wpisujący pewne konkretne problemy do wyszukiwarki pośrednio trafiają do lejka sprzedażowego lub właściwie customer journey. Problem trzeci, mamy wysokie koszty link buildingu. Fakt, link building w przypadku firm B2B jest zwyczajowo nieco trudniejszy i bardziej kapitałochłonny w porównaniu do prowadzenia kampanii SEO, na przykład dla e-commerce'u, gdzie w tym e-commerce'ie źródłem mocnych i relatywnie wciąż tanich backlinków są mikroinfluencerzy, jakim e-commerce'y zwyczajowo proponują testowanie swoich produktów w zamian za recenzje z linkami. Mówiąc o tych wyższych kosztach w B2B, nie mam na myśli pozyskiwania linków z ogólnodostępnych miejsc, bo pozyskanie odnośnika z panoramy firm albo innego NAPA do firmy B2B w niczym kosztowo nie różni się w porównaniu na przykład do tego e-commerce'u, ale jeśli chodzi o wysokokaloryczne backlinki, jakie też nie będą wizerunkowo szkodziły marce, bo jest to częste życzenie po stronie firm B2B, z jakimi pracujemy, rzeczywiście strategia wymaga przepracowania, szczególnie jeśli ten link building ma sprowadzać się do czegoś innego niż tylko zakupu artykułów sponsorowanych w serwisach wydawców treści. Rozwiązanie problemu. Jako właściciel biznesu, prezes, menadżer prowadzący organizację, w Twojej roli jest współpraca z otoczeniem, środowiskiem, w którym się obracasz biznesowo. Najlepsze linki, jakie możesz pozyskać do swojej strony internetowej, to wszystkie te linki, których nie jest w stanie za Ciebie odtworzyć Twoja konkurencja i analogicznie pozyskać od tak po prostu agencja SEO w formie outsourcingu. Pozyskuj linki od swoich dostawców, partnerów biznesowych, być może nawet i od podwykonawców, czy to w formie linków tekstowych z Anchorem, z jakimś partial keyword, czy to w formie bitmap, czyli na przykład linki z logotypu twojej firmy osadzone na stronie www jakiegoś partnera. Dobrym pomysłem może być proszenie podwykonawców o to, czy nie potrzebują twojej opinii, testimoniala, w którym mogliby podzielić się na swojej stronie internetowej obok twojego nazwiska. Przy nazwie firmy wystarczyłoby osadzić
taki link do follow. Jest to dość typowy sposób na wzmacnianie domen firm pracujących w modelu B2B, bo takich linków nie pozyska w sposób zautomatyzowany agencja SEO za ciebie. Ona może wskazywać ci takie konteksty, asystować ci w tym procesie, prowadzić cię, ale bez tej personalnej relacji między właścicielami, organizacjami, zwyczajowo taki link building po prostu organicznie sam się nie wydarzy. Bardzo często biznes B2B pozyskuje linki z typowych działań offsite'owych. Firmy B2B są nierzadko organizatorami wydarzeń, meetupów, eventów branżowych. Tutaj wszędzie jest potencjał do tego, aby pozyskiwać backlink, zarówno z informacji prasowych, jak i bezpośrednio ze stron sponsorów, współorganizatorów itd. Tutaj częstym case'em jest na przykład takie zdarzenie. Widzimy, że twoja konkurencja linkuje się z domeny PZU. Ten link jest nieprzypadkowy, ponieważ ten twój konkurent był współorganizatorem jednego z biegów PZU, do którego PZU być może organicznie, być może nie, linkuje ze swojej oficjalnej strony internetowej. Czy to znaczy, że w przyszłorocznym biegu PZU powinieneś pojawić się jako współorganizator, sponsor? Pewnie nie i odtworzenie takiego profilu linków domeny jest nieuzasadnione rachunkiem ekonomicznym, ale nie da się ukryć, że jest to link wysokokaloryczny, który pośrednio buduje domain authority domeny. Szczególnie jeśli, że te linki są niemożliwe w zasadzie do odtworzenia, więc budują wysoką barierę wejścia. Poza tym domenę B2B warto linkować także wszystkimi innymi technikami, to nie jest żadne rocket science, natomiast z połączenia takiego mocno powtarzalnego profilu linków, jaki może pozyskać agencja SEO razem z backlinkiem pozyskiwanym, możliwym do pozyskania z tytułu relacji biznesowych, zdarzeń offline'owych, PR-u, a także wysokiego poziomu eksperckości, można zbudować naprawdę silne linki. A jeszcze nawiązując do tej eksperckości, to tutaj polecam po prostu udzielania się w publikacjach branżowych przy jednoczesnym upilnowywaniu tego, że jednym z warunków, dla których ktoś z twojej firmy albo po prostu ty sam zajmie stanowisko w jakimś temacie, jest fakt pojawienia się linku do follow do twojej strony firmowej. Jedną z popularnych praktyk, choć nie ukrywajmy raczej już nie niskobudżetowych, jest prowadzenie badań rynkowych i publikacja ich w mediach, na przykład w formie infografiki, które bywają chętnie udostępniane z linkiem do źródła. Choć nie traktowałbym tej metody wyłącznie w kategoriach pozyskiwania linków, bo tutaj kontekst i wartość dodana dla marki, w tym jej prognozowanym wzroście rozpoznawalności, powinny być kluczowymi kryteriami podejmowania się tego typu procesów, niż sam link building jako taki, bo gdybyśmy rozpatrywali takie działania wyłącznie w kontekście link buildingu, to należałoby to ocenić w kategorii absurdalnie kosztownego procesu. Problem czwarty, mamy niską konwersję. Niejednokrotnie w trakcie negocjacji z właścicielami, prezesami, menadżerami firm w B2B słyszymy, że ruch organiczny z Google nie sprzedaje ich usług i produktów B2B wystarczająco dobrze. Rozwiązanie tego problemu? Po pierwsze, żeby sprzedać coś klientowi biznesowemu, nie wystarczy dotknąć go ofertą twojej firmy na twojej stronie internetowej tylko raz. I nie spodziewaj się, że jeśli chcesz pozyskać leada do oferty, na którą klient ma wydać kilkanaście, być może kilkadziesiąt tysięcy złotych, i czy to jednorazowo, czy rekurencyjnie, to wystarczy pozyskać ruch do strony, a cała reszta wydarzy się już sama. Kiedy potencjalny klient wejdzie na twoją stronę internetową, ze skalorycznego z punktu widzenia twojego biznesu zapytania do Google, powinieneś po pierwsze wychwycić jego obecność w analityce, a po drugie zaplanować ścieżkę retargetingu, czyli zastanowić się, czy powinieneś mu teraz wyświetlić reklamy displayowe w środowisku reklamowym Google Ads, a być może zdecydować się na reklamy wideo, na przykład na Facebooku. Te reklamy na Facebooku mogłyby zachęcać tego klienta do obejrzenia najnowszego materiału na twoim firmowym, eksperckim blogu, na przykład w formacie właśnie wideo, a być może warto byłoby pozyskać klienta do swojego newslettera, a w nim zaprezentować ostatecznie case study, jakie dowiosła twoja firma. Mówię o tym, bo mimo że wydaje się to oczywistą oczywistością, to wciąż firmy B2B nierzadko nie mają zbudowanej szerszej strategii w zarządzaniu ruchem na stronie, a lejek sprzedażowy niby jest im znany, natomiast nie jest w żaden sposób usystematyzowany, policzony i wystarczająco dobrze wykorzystany w retargetingu. Liczenie na to, że sam ruch wlotowy na stronę sprzeda przy pierwszym kontekście umowę o dużej wartości w B2B, to po prostu zły mindset. W relacjach B2B to zbyt mało, a znam wiele firm, które mają na tyle przepracowany retargeting, że ten ruch organicznie chętnie kupowałyby tylko dla samego zasilania lejka sprzedażowego. SEO otwiera podróż klienta,
który od wzbudzenia jego zainteresowania do sprzedaży może trwać nawet kilka miesięcy i dłużej. To, co zrobisz w międzyczasie z tym klientem, z tego ruchu, z wyników organicznych, na przykład po cookiesach, będzie miało implikacje na to, czy ten klient wrzuci ci tego leada, albo nie. A pamiętaj, że tego potencjalnego klienta z wyszukiwarek możesz złapać na różnych etapach świadomości, od bardzo płytkich fraz generycznych, gdzie klient ma pozycję bierną, przez dłuższy ogon, w którym to klient poszukuje inspiracji, a jakim możesz pokryć na przykład wysokiej jakości blog postami, aż do klientów o wysokiej świadomości, którzy szukają i są już gotowi porównywać Twoją ofertę i za nią zapłacić. Ostatecznie pamiętaj, że ruch z SEO buduje tylko ekspozycję Twojej marki, a to, czy sprzedasz klientowi B2B swój produkt lub usługę, to też wypadkowa oferty, komunikacji Twojej marki, brandingu, interfejsu, a nawet pozycji rynkowej Twojej firmy albo Ciebie jako lidera, albo pozycji liderów Twojej firmy. Zastanów się, czy ruch wchodzący z wyszukiwarek w Twoim biznesie B2B nie warto byłoby wykorzystać do zbudowania listy kontaktów, dzięki zapisywaniu się klientów do wcześniej wspomnianego przeze mnie newslettera, a może dobrym pomysłem byłoby eksponowanie swojego kanału na YouTubie? A może Twoja firma prowadzi podcast? Każdy taki dodatkowy komponent na Twojej stronie, która posiada ruch organiczny z wyszukiwarek, to garść nowych możliwości, scenariuszy i procesów w lejku sprzedażowym. Tymczasem dzięki bardzo, mówił do Was Adrian Pakulski z agencji SEO Paku Studio. Widzimy się już niebawem w nowych materiałach. Do następnego. Cześć.